Witajcie, jestem w Toruniu. Pokażę Wam piękny Toruń, pokażę Wam śnieg, gdzie jest lód i inne fajne rzeczy. Mamy starówkę. Tu jest Muzeum Uniwersyteckie w Toruniu. Tam się mieści też studia informatyczne. Teraz idziemy do Krzywej Wieży w Toruniu. Krzywa Wieża też jest w Pizie, we Włoszech. Zetem z rodzinką na spacerku. Emela, Kuba, Filip. Coś powiedzcie. Dzień dobry. Ok. To na Krzywą Wieżę. Już widać. Tu są mury miejskie Torunia. Widzimy zamek dzisiaj. Jeszcze zobaczymy Wisłę i lód. Jak widać, tego jest tu nowoczesnych zabudowań. Jak widać, widok tej Krzywej Wieży. Tylko jest krzywa, bo widać tutaj. Nie wiem ile stopni, ale krzywa jest. Są miejskie mury. Tu widzimy teraz, jak jest tu krzywe od podłoża. Tu mamy bramę wjazdową do miasta niegdyś. Tam mamy most. To jest brama klasztorna. Tam mamy Krzywą Wieżę w Toruniu, jak widać. Tutaj mamy mury miejskie, a tu mamy Wisłę naszą, a tu mamy śnieg, bo nie ma śniegu w Poznaniu niestety. Mamy most w trakcie remontu. Most ma około 300 metrów długości. Tam za mostem mieści się zamek Krzyżacki XIII wieku, jak się nie mylę. A tu mamy kotwicę. Mamy tu naszą kotwicę. Taka duża. Mamy ten most. Tu mamy całe bulwary Torunia okazałe murami XIII-XIV wiek. Tu mamy Wisłę. Szeroka taka, że ho. Jest kolejny most. Tam widzimy na końcu zamek. Tu mamy starą budkę. Mamy dalsze mury miejskie. Kochani, znajdujemy się na ulicy Świętego Jana i tu mamy Muzeum Historii Torunia. A obok mamy, to jest katedra Jana Chrzciciela, XIV wiek, gotyk. Tu mam tu pomoc rodziny małą. Tu mamy pomnik Kopernika w maseczce.
wieża. Tu mamy kościół Ducha Świętego na rynku. Obok się mieści poczta. Tu jeszcze widzimy kolejny zamek muzeum. Mamy tu piękny kościół. Mamy kolejny pomnik. To są herby. Mamy herby, kochani. Taki spacer. Widacie, tu miasto Toruń żyje. Jest głośno, jest wesoło, a Poznań taki milczy. Poznań milczy. Tu mamy dzisiaj taką atrakcję muzyczną. Przedtem był Ray Charles, teraz jest i Leoa van Cohen. Idziemy dalej. Tu ma jest smoczek. Ten budynek pochodzi tu 776 rok. Tu mamy Grosikową rzekę. Piękny smoczek. Tu mamy szkołę podstawową numer 1 w Toruniu. Ładny budynek z cegły. W tle mamy muzykę disco polo. Bardzo fajnie. Widać, budynek jest bardzo ładny, zadbany. Może być nawet dla polskich ten budynek. I dalej idziemy. Mamy teatr Wał Pomorski. Ładny budynek bardzo. Tak, kochani, widzicie? Bardzo fajne z zewnątrz. Co mi tutaj, co tam pisze? Baj Pomorski, tak jest. Widzicie, mamy starówkę kolejną. Tu, kochani, jesteśmy w kolejnym miejscu. Mamy plac, się gra w piłkę nożną. Bardzo fajne miejsce zrobione. Widać te mury miejskie, są bardzo ładne. Daj ten Baj Pomorski. Mamy takie fajne krzesła w Toruniu. Mamy trony. Mamy kolejne trony. Są kolejne trzy trony. Takie widzicie, fajne to miasto stare. Mamy to boisko. Widzimy ruiny zamku
Krzyżackiego. Fajny stary budynek, odnowiony, fajne okienice. Idźmy dalej. Śnieg, śnieg. Mamy kolejne staże zabudowania tunelskie. Kolejna brama. No, weźmy się plac zabaw. Kolejne stare budynki. Na zameczek. Tu mamy dawne mury zamku. Widać, są ładnie zachowane. Pójdziemy dalej. Widać ten kunszt kamieniarski. Mamy, widać, gotyk. XIV wiek. Mamy parę. Mamy kolejna brama zamkowa i pozostałe mury. Mamy kolejne ładne bramę zamkową, mury miejskie. My zobaczymy sobie Wisłę z góry. No będę sprzątać w Toruniu przeważnie. Sprzątam okolice zamku. Mamy tylko te śmieci. Worki mam. I to jest śmiech, ale pewnie. Okej, nie chyba. Aha.
Kochani, skończymy dzisiaj pytanie Torunia. Mam nadzieję, że podobał się Toruń i nasze dobre prace. Pozdrowienia, łapki w górę, pozdro wszyscy.